I stało się. Szanowni Państwo, wiemy, kiedy odbędą się wybory parlamentarne. Pan prezydent Bronisław Komorowski przed kilkunastoma minutami ogłosił datę wyborów na 9 października i bardzo proszę w tej sprawie poseł Stanisław Wiątek, szef sztabu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szanowni Państwo, uważam, że pan prezydent Bronisław Komorowski jest bardzo konsekwentny. Wcześniej z dużym wyprzedzeniem czasowym nieoficjalnie zaprezentował datę wyborów 9 października 2011 rok. Teraz, w czasie, kiedy powinny być formalnie wybory ogłoszone, ten termin podtrzymał. To jest dobra decyzja i cieszę się, jeszcze raz to podkreślę, z takiej konsekwencji. To wyprzedzenie dało szansę także formacjom politycznym do dobrego przygotowania się do wyborów i nie spekulowania w tym trudnym czasie, kiedy te wybory rzeczywiście się odbędą. Dobrze się stało, że są to wybory jednodniowe i będziemy starali się nie tylko ten czas do 9 października dobrze wykorzystać, bo jesteśmy do tego dobrze przygotowani. Przygotowywaliśmy się już kilka tygodni, ale przede wszystkim chcemy ten czas wykorzystać na rozmowy z wyborcami. To powinno być naszą osią wyborów, naszą myślą przewodnią w wyborach parlamentarnych. Uważamy, że program, który SLD ma przygotowany, program obejmujący wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego, jest bardzo dobrym programem dla Polski. Z tym programem chcemy iść do wyborców, chcemy iść do ludzi, chcemy pokazać, co należy zrobić, żeby zmienić Polskę, żeby zmienić niekorzystne tendencje i żeby pokazać, że Polska może mieć szansę na zdecydowanie lepszy rozwój, na większą modernizację, na nowoczesność i pokazać, że jesteśmy Europejczykami nie tylko dlatego, że Polska jest w tej chwili krajem, która ma prezydencję, ale która ma filozofię opartą na nowoczesności, opartą na europejskości, czyli podnoszeniu standardów życia. Chciałbym jednocześnie zaapelować do wszystkich formacji politycznych. Chciałbym zaapelować do koleżanek i kolegów, zarówno tych z tych dużych partii politycznych, jak i z tych mniejszych. Stosujmy zasady fair play w tej kampanii wyborczej. Stosujmy zasady merytorycznej debaty, merytorycznej dyskusji, ale nie stosujmy wzajemnych ataków. Nie stosujmy takich metod, za które będziemy się wstydzić i które będą podstawą do tego, żeby obywatele, mieszkańcy naszego kraju powiedzieli, że klasa polityczna się deklasuje. Dobrze byłoby, żebyśmy odmienili wizerunek klasy politycznej w Polsce, żebyśmy spierali się o programy, spierali się o sprawy, o sposoby rozwiązania problemów, ale nie spierali się na wzajemne oskarżenia, na wzajemne ataki. Mam nadzieję, że tak będzie i apeluję jeszcze raz, koleżanki, koledzy, politycy wszystkich formacji politycznych, bądźmy w tym konsekwentni, bo w konsekwencji mogą nasi wyborcy powiedzieć, że wstydzą się za nas. Pokażmy klasę. My, Sojusz Lewicy Demokratycznej, nasi kandydaci w tych wyborach będą starali się pokazać klasę, będą starali się pokazać, że koncentrujemy się na sprawie, a nie na człowieku, który jest przeciwnikiem w tej walce wyborczej. Chcielibyśmy także zwrócić się z drugim apelem, z apelem do obywateli naszego kraju, do mieszkańców Polski i wszystkich tych, którzy będą głosować także w innych krajach, ale mają prawo wyborcze. Drodzy Państwo, skorzystajcie z prawa demokracji. Idźcie do tych wyborów. Każdy z Was ma swoje preferencje polityczne. Każdy z Was ma swoje przemyślenia. Sprawdźcie,
która formacja polityczna jest najlepiej przygotowana do tego, żeby realizować wasze potrzeby, żeby realizować wasze idee. Zagłosujcie na tych, którzy będą najbardziej odpowiadali waszym pragnieniom i waszym oczekiwaniom. Ale nie siedźcie w domu, nie zostajcie przed telewizorami, nie oglądajcie w tym czasie seriali. Idźmy do wyborów. To tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że politycy są dobrze reprezentowani, bo wybrani zostali przez większą część polskiego społeczeństwa. Szanowni Państwo, my zaczynamy kampanię. Zaczynamy konkretnymi działaniami. Już jutro pierwsze spotkanie, które ma swoje znaczenie i którym pewnie Państwa zaskoczymy. Spotkanie związane z podpisaniem porozumienia, pokazujące, że mamy środowiska, które chcą wspierać Sojusz Lewicy Demokratycznej, które chcą z nami współdziałać. Już za chwilę, bo w weekend, duża konferencja programowa pokazująca nasze przemyślenia związane z gospodarką morską. Co trzeba zrobić, żeby odbudować otwartość Polski na morze? Jak odbudować szansę rozwoju tej gospodarki tak bardzo ważnej, zwłaszcza w Polsce Północnej? I oczywiście zbieranie podpisów. Następny tydzień to cała akcja związana ze zbieraniem podpisów pod listami wyborczymi, bo nasze listy są już gotowe. Jesteśmy gotowi do wyborów i w tych wyborach pokażemy klasę, pokażemy dobry styl, pokażemy naszych znakomitych współpracowników, naszych partnerów w działaniu i pokażemy program. Pokażemy to, z czym chcemy iść, aby zwyciężyć i zmienić Polskę. Szanowni Państwo, to jest nasza broń w tych wyborach. To jest broń, z którą Sojusz Lewicy Demokratycznej idzie do tych wyborów. Jak mówił pan przewodniczący Stanisław Wziątek, jesteśmy najlepiej przygotowaną partią merytorycznie do udziału w tych wyborach. Konsekwentnie od kilku tygodni odsłaniamy kolejne części naszego programu politycznego. Jesteśmy jedyną formacją, która programowo, merytorycznie przygotowuje się do tych wyborów. Odsłaniamy program w zakresie służby zdrowia, rolnictwa i także nowoczesnych technologii. Za niedługo oczywiście nastąpi podsumowanie tych wszystkich konferencji programowej i przedstawimy Państwu program wyborczy, solidny program wyborczy. My nie słyszeliśmy o tym, jakoby nasza konkurencja, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Platforma Obywatelska pracowała merytorycznie, programowo, przygotowując się do tych wyborów. W Prawie i Sprawiedliwości został jakiś czas temu powołany zespół. On na razie nie przedstawił żadnych propozycji, w Platformie również, ale jesteśmy gotowi do merytorycznego, programowego zwarcia z naszymi konkurentami. To będzie pozytywna, uśmiechnięta kampania ze strony Sojuszu Lewicy Demokratycznej i na stół będziemy kładli ten nasz dorobek programowy, w którym jest powiedziane, co chcemy w Polsce zmienić, co chcemy zrobić w pierwszych 100 dniach rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej w pierwszym roku i co w trakcie całej kadencji, czteroletniej kadencji najbliższego parlamentu Sojusz Lewicy Demokratycznej zrobi dla Polaków.